Maciej Regewicz, menadżer podziemnej trasy turystycznej Arado w Kamiennej Górze. W tej chwili w podziemiach inżynierowie firmy Arado Flugzeug Werke GmbH budują jedyną w Polsce replikę samolotu Arado E555 w skali 1:1. Jest to jedyna taka makieta, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy makiety przenosić tutaj w całości, tylko chcemy turystom pokazać w ramach inscenizacji historycznej, jak wyglądała praca inżynierów, między innymi w takich podziemnych fortyfikacjach. Oczywiście z historycznego punktu widzenia takie prace w naszych podziemiach się nie odbywały, natomiast musimy pamiętać, że Kamienna Góra, jeśli chodzi o firmę Arado, była miejscem bardzo istotnym. To właśnie z Brandenburgii w roku 1943 do Landeshut przeniesiono biura projektowe tej firmy i mimo tego, że samolot, który obecnie budujemy, faktycznie nigdy nie powstał i nie brał udziału w działaniach bojowych, zyskał miano samolotu mitycznego, bo pamiętajmy, że samolot ten, gdyby powstał, docelowo miał zrzucić broń atomową na Stany Zjednoczone. Mhm. Amerykanie kontynuowali te badania i powstał super samolot. Są teorie, a w zasadzie no nie są to teorie. Z logicznego punktu widzenia wszyscy doskonale wiedzą, że po II wojnie światowej bardzo duża część naukowców niemieckich trafiła czy to na poligony rosyjskie, czy amerykańskie. I według wielu źródeł faktycznie naukowcy niemieccy pomogli Amerykanom przy tworzeniu niewykrywalnego dla radarów najdroższego bombowca na świecie, sławnego bombowca B-2, czyli tego charakterystycznego samolotu, który my dzisiaj nazywamy latającym skrzydłem. Swoją drogą samolot Arado E555 też potocznie nazywany był latającym skrzydłem. Jesteście w trakcie montażu. Co montujecie? Dzisiaj realizujemy projekt, tak jak tutaj jest Arado, tak? Czyli stary, który tutaj był model 1 chyba do 3 skali, który był z drewna, rozpadł się, więc przywieźliśmy już zrobiony makietę 1 do 1 samolotu Arado 555E. Mhm. Jak długo potrwa montaż? Znaczy budowę, jak zaczęliśmy, to powiem szczerze, nie zdążyliśmy wszystkiego dobrze złożyć ze sobą, bo chodziło o czas, bo jest akurat teraz sezon po tej całej naszej pandemii, tak? I ludzie zaczynają chodzić i właściciel tutaj, czyli Jarek, prosił o jak najszybsze, więc przywieźliśmy to, będziemy ją to na bieżąco składać dzisiaj i całą noc. I jeżeli dobrze pójdzie, to jutro koło 15 powinniśmy mieć ją pomalowaną i przynajmniej w 75% złożoną, która już będzie można oglądać, tak? Później będziemy próbować jeszcze zrobić jakieś takie dodatkowo multimedialne, bo musimy kokpit skończyć, jakieś lampki, taki i ten. No, żeby jakoś to wizualnie wyglądało. No i na pewno we wrześniu przyjedziemy, będziemy musieli oszklić tą kabinę, tak? Z pleksy na ciepło powyginać. To taka dodatkowa atrakcja będzie. Turyści, którzy tu przyjdą, będą mogli obserwować wasz montaż. A teraz tak. Przez 2 dni tak. Jesteśmy specjalnie ubrani w kombinezonach, w strojach Luftwaffe, tak jak ten, i robimy, tak jak ktoś mówi, jest laboratorium, składamy samolot, czyli robimy pierwszy projekt samolotu Arado, tak jak robili to w czasie wojny, czyli tutaj sobie samolot składali, czyli projektowali, tak, no, na bieżąco, i tutaj sprawdzali różne systemy. Dobrze.